pierwsze dziękuję za zaproszenie. Szczególnie dlatego, że historykiem historiografii jestem przy okazji i nie byłem na drodze historii, więc moje uwagi będą lepsze jako historyka, który uprawia historię w praktyce. To jest jedna uwaga. Druga jest taka, że tak jak profesor Waszkiniak 10 lat temu popełnił taki tekst, który wydał zresztą z tego Europy Środkowo-Wschodniej. On się nazywał Historia, pamięć, polityka w debacie o Konstytucji Europejskiej. I do pewnych rzeczy, które w tym tekście padły, będę też dzisiaj wracał. I trzecia uwaga dotyczy tytułu. To znaczy, ja mam kłopot z tym tytułem. Potraktowałem go raczej jako pretekst, to znaczy ten cytat, czy ta myśl, która czasami powraca, żeby historię zostawić tylko historyką, jest pretekstem. I ta druga część, czyli o polityce bez historii, mogłaby się równie dobrze nazywać o historii bez polityki i o tym, czym jest historia, czym jest polityka, czym jest polityka historyczna, jaką rolę przede wszystkim może odegrać na przykład politologia, o czym też Państwu parę słów powiem. Zastanawiające jest, że ta myśl o tym, żeby historię oddać tylko historykom, jest myślą bardzo starą. Pisał o tym Krzysztof Pomorski, ja ostatnio przeglądałem różne dokumenty. Okazuje się, że podpisywano deklarację polsko-czechosłowacką 11 listopada 1940 roku. To czeski dyplomata powiedział coś takiego. Narody czeski i polski zrozumiały lekcje historii. Teraz ich rządy w Londynie podały sobie ręce i zgodziły się przede wszystkim na to, że nowa współpraca oparta będzie jedynie na wspólnych interesach, że spory przeszłości zostaną zapomniane. Badanie przeszłości należy zostawić historykom. Podkreślam. Politycy i mężowie obu krajów muszą zająć się przyszłością. Kroki poczynione przez obydwa rządy w Londynie są zgodne z postawą i odczuciem społeczeństw ich krajów. Myślę, że tak jakbyśmy słyszeli słowa niektórych polityków również dzisiaj. No i pytanie, skąd to się bierze? To jest jednak jakieś trwałe wyobrażenie, że w ogóle możliwe jest oddanie historii historykom, a zostawienie rzeczy współczesnych i przyszłości polityków. To pierwsze pytanie, które się nasuwa, to co to jest ta czysta historia, czysta polityka, czysta pamięć, czyste pamiętanie, czy czysta politologia, czy jak zdefiniować te obszary, czy te przestrzenie, tak żeby one nie nachodziły na siebie w żaden sposób i później jak zdefiniować znowu te grupy ludzi, czyli historyków, politologów, nie wiem, ludzi, którzy pamiętają, tak żeby oni również nie mieli ze sobą punktów stycznych. Oczywiście to jest niemożliwe i wiemy to zarówno analizując to od strony filozofii, antropologii czy psychologii społecznej, te wszystkie referaty, które wcześniej chociażby były. Nie wiem, cały pretekst dzisiejszego spotkania, czyli książki Ledera i Sowy, czy historiografia w jakiś sposób zaangażowana, która używa metody czy siatki pojęciowej zaczerpniętej z psychoanalizy, prawda? To są rzeczy, które się dzieją i pokazują, że historia tak łatwo nie pozwala o sobie zapomnieć. Więc to jest jakby pierwsza konstatacja. No, idąc dalej, no, historia występując w tej przybrudzonej raczej postaci, a nie owej czystej, którą można zostawić wyłącznie historykom, powoduje również to, o czym Piotr wspominał, czyli pewnego rodzaju napięcie, pewnego rodzaju konflikt, który można obserwować na różnych płaszczyznach. Jako historyk zimnej wojny mogę powiedzieć, że historia, pewne wyobrażenia kulturowe, pewne metafory kulturowe były po prostu naturalnym narzędziem używanym przez obie strony, czyli dwie strony, które w tym konflikcie brały udział i od tego się nie dało uciec. Jeszcze do tego za chwilę wrócę. Ważnym polem też takiej bitwy, można by powiedzieć, czy wojny, czy jak to określimy, są biografie.
I chociażby ostatnie przykłady, które możemy śledzić, pokazują, że biografie poszczególnych osób mogą zostać użyte jako materiał, czyli pewien materiał historyczny, zarówno do pokazania pewnego kontekstu, jeżeli traktujemy biografistykę jako pewną pomoc w zrozumieniu historii, jak i mogą być traktowane jako pewne narzędzie w debacie publicznej. Nie będę przytaczał przykładów. Notabene sam życiorys Ledera jest super fascynujący, ale to jest na osobną historię. Nie wiem, Państwo znają zapewne taką książkę Czerwona Nić, gdzie jest historia rodziny w dosyć specyficzny sposób opowiedziana. To jest myślę pomysł na zupełnie inną analizę. No i właśnie ta wojna globalna, czy to co się toczy w sferze międzynarodowej, czego zimna wojna była jakimś elementem, czy jakimś przykładem, czy jakimś przystankiem, ale co myślę obserwujemy w jakimś sensie również dzisiaj, i znowu ten referat wcześniejszy, o którym była mowa, on się w to oczywiście bardzo dobrze wpisuje. Więc no nie można uciec od, znaczy inaczej, historia nie może uciec od polityki, polityka od historii, to jest jasne. Można się zastanawiać, odwracając słowa Szujskiego, czy dobra historia w takim razie może służyć dobrej polityce, czy można w ogóle coś takiego powiedzieć. Można cytować Mieroszewskiego, że po prostu polityka jest przedłużeniem historii. To, co się działo w przeszłości, to jakby wpływa na dzień dzisiejszy, bez zrozumienia tego, co było wcześniej, tak naprawdę błądzimy po omacku jako politycy oczywiście. Przy czym tutaj chciałbym pójść już w troszeczkę inną stronę. Mieroszewski, mówiąc te słowa, myślał przede wszystkim o relacjach sąsiedzkich. Znaczy on analizował jako myśliciel polityczny kontakty między Polską i sąsiadami, przede wszystkim na wschodzie, co doprowadziło go do sformułowania takiego postulatu istnienia ULB, czyli Ukrainy, Litwy i Białorusi, jako pewnego konstruktu. Ale powiedzmy, że Mieroszewski nie był historykiem. Natomiast był emigrantem politycznym i na tej emigrancji też było wielu innych myślicieli, również właśnie historyków, nie wiem, jak Oskar Halecki, o którym będzie mowa, czy chociażby Marian Kukiel, którzy uznawali, tak jak w słynnym tytule Kukiela, że historia może służyć teraźniejszości. Czyli można historii używać dla zrozumienia teraźniejszości, ale jakby dla kształtowania również tej teraźniejszości. Więc takich deklaracji w warunkach emigracji było na pewno dużo. To miało określony cel polityczny i związany z sytuacją tychże emigrantów, polityków, historyków czy myślicieli politycznych, ale takie myśli pojawiają się również dzisiaj. Jest taka książka o polityce historycznej opublikowana kilka lat temu w Łodzi, gdzie Krzysztof Zamorski pisał mniej więcej tylko tak. Twierdzę, że skuteczne uprawianie polityki z wykorzystaniem historii ma sens tylko wówczas, i tu jest zastrzeżenie pewnego rodzaju, gdy polityka historyczna stanie się źródłem analiz możliwych zagrożeń, próbą oceny szans na sukces konkretnych decyzji, nie zaś ideologią i próbą narzucania innym własnej wizji politycznej. Tego stwierdzenie współgra zresztą z tekstami, które są w tym tomie i profesora Stobieckiego, profesora Pomorskiego, ale to pokazuje jakby znowu, że tak jak mamy pewien nurt myślenia o tym, że historię można zostawić samą sobie, czy tudzież historykom, jest też inny nurt myślenia, że jednak ta historia w jakiś sposób odnosi się do polityki i to mówią historycy. I to mówią historycy, i to zarówno ci emigracyjni, jak i dzisiaj. Może teraz przejdę jeszcze do kwestii, która mnie zajmuje najbardziej jako historyka, to znaczy do
historii integracji europejskiej, historii myślenia w ogóle o Europie, która tworzyła się powiedzmy od lat 40., 50. pod wpływem tego, co stało się w czasie II wojny światowej. I tak jak we wspomnianej broszurze sprzed 10 lat próbowałem pokazać, że argumentacja historyczna jest wbrew pozorom słabo obecna w debacie o Europie, w Polsce przynajmniej. Wynikało to z faktu, że myślenie o Europie z lat 40., 50. zostało zapoznane. Znaczy ono zniknęło w ogóle z wyobrażeń i z dyskursu publicznego, było wypychane gdzieś na margines i ta dyskusja, która była tworzona w latach 90. i później, ona jakby tworzyła się zupełnie od nowa, często bez związku z tego, co było historycznie, albo tylko jakby wąskie grupy osób dostrzegały jakieś możliwości nawiązania do historii. I w debacie polskiej na początku wieku właściwie wróciła historia i to z dużą siłą, a właściwie wróciło nie tyle poszukiwanie właśnie tego, co na przykład służyło budowaniu Unii Europejskiej czy budowaniu wspólnot europejskich, tylko pewnego rodzaju to, co Jacek Żakowski nazwał rewanżem pamięci. Ale to oczywiście to jest i czas pamięci, prawda, i wiele, wiele innych określeń, które pokazywały, że historia w tej indywidualistycznej, w tym ujęciu indywidualistycznym i społecznym jest rzeczą ważną. I to oczywiście miało bardzo konkretne skutki dla takich zjawisk jak lustracja w Polsce, czy nawet debaty, o których wspominał profesor Zaszkilniak, prawda? To wszystko ze sobą było powiązane i wiązało się również z instytucjonalizacją daleko posuniętą i różną niż w wielu innych krajach tego typu myślenia o historii. Ja tylko powiem krótko, że jeśli chodzi o polskie partie polityczne, to one się właściwie między sobą za bardzo nie różniły, to znaczy poza może Lewicą, czy Sojuszem Lewicy Demokratycznej, który był przeciwny w ogóle budowaniu takiej instytucjonalnego zarządzania pamięcią czy historią, to zarówno Platforma, jak i Prawo i Sprawiedliwość, one miały podobny stosunek do tego z różnym natężeniem. Czy trochę inaczej widziały sobie samo wykonanie, natomiast nie było sprzeciwu z żadnej strony. I te pomysły wracają. Ja bym chciał Państwu, nie wiem, zapewne Państwo śledzą tą debatę chociażby wokół pomysłu profesora Terleckiego, żeby stworzyć super instytucję złożoną z Rady Pamięci i Ochrony Walki i Męczeństwa, Urzędu do Spraw Kombatantów i Instytutu Pamięci Narodowej, która miałaby się zajmować właśnie polityką historyczną na zewnątrz, znaczy miała taką politykę zagraniczną w zakresie historii uprawiać. Czy pomysł profesora Żaryna, który mówił w ostatnim wywiadzie, że musimy powołać specjalne instytucje do walki z kłamstwem. Oczywiście chodzi przede wszystkim o historię, który mówił dalej, nie ma dziś instytucji, która zajmowałaby się wyłącznie budową pozytywnego wizerunku polskości w Europie i świecie. Owszem, są instytucje, które zajmują się procedurą odwrotną. Znaczy ja rozumiem te pomysły trochę jako próba stworzenia takiego polskiego Anti-Defamation League, więc oczywiście będziemy uważnie to wszystko śledzić, bo to bez wątpienia będzie miało również wpływ na to, jak głęboko będzie postępowała instytucjonalizacja dalsza polityki historycznej, bądź też nie, no zobaczymy właśnie jak to będzie wyglądało, ale to bez wątpienia współgra z tym chociażby, co robi MSZ dzisiejszy w sprawie tak zwanych polskich obozów śmierci, które za każdym razem, kiedy takie sformułowanie gdzieś w świecie padnie, natychmiast zabiera
zabiera głos i to jest skoordynowana akcja w skali całego świata. I coś, na co zwracają uwagę historycy również, ale zwracają uwagę przede wszystkim politolodzy, musi być teraz powiedziane, to znaczy polityka zagraniczna, również polityka historyczna jest w dużej mierze funkcją polityki wewnętrznej. Czyli można tych dwóch rzeczy od siebie rozdzielić. Dlatego często jest tak, że jeżeli politycy w polityce wewnętrznej używają historii jako pewnego argumentu, który służy do podbicia słupków, to jakby te wyobrażenia, które zbudują, będą również rzutowały na tworzenie polityki zagranicznej. Jeżeli teraz politykę historyczną potraktujemy jako normalną politykę, jak każdą inną, nie wiem, politykę fiskalną, politykę społeczną czy jakąkolwiek inną, można ją również poddać tego typu analizie, tak jak to robią politolodzy. To może nie jest zbyt popularne, bo tak jak przeglądałem te publikacje o polityce historycznej, których się naprawdę dużo ukazało, począwszy przynajmniej od 2005 roku, bo to był taki moment, kiedy powstawały pierwsze publikacje i ich później było coraz więcej, to przede wszystkim jakby na samo hasło reagują albo publicyści, albo właśnie historycy. Natomiast warto byłoby, żeby spojrzeć na to zjawisko trochę od strony takiej metody, jaką posługują się politolodzy. I I na koniec chciałem po prostu powiedzieć taką rzecz, że politologia może nam służyć, czyli analiza polityki, nie tylko jakby do zastanawiania się nad tym, jaka jest rola historii w społeczeństwie, ale jest jeszcze jakby druga warstwa używania politologii przez historyków, znaczy możliwa druga warstwa używania historii politologii przez historyków do własnych badań, znaczy do stawiania pewnego katalogu pytań materiałowi historycznemu. I tutaj myślę, że to idzie w zgodzie też trochę z tym, co redaktorzy tego tomu o polityce historycznej mówili. Oni co prawda odnosili to do polityki historycznej, ale to myślę, że można byłoby w ogóle szerzej. Pisali coś takiego, że polityka historyczna uwolniona od bieżących konotacji aksjologicznych właściwych dla debaty publicznej nad lustracją czy projektem IV Rzeczpospolitej może i powinna stać się samodzielnym przedmiotem badań interesującym poznawczo dla historyków, politologów, socjologów, psychologów społecznych, antropologów kulturowych i medioznawców. I wydaje mi się, że ten postulat trzeba również powtarzać dzisiaj. Ja może na tym zakończę swoje wystąpienie, może nieco chaotyczne, ale mam nadzieję, że było to trochę myśli, nad którymi będziemy mogli podyskutować. Dziękuję bardzo.